Hej, hey, kochani, szybciutko dzisiaj ekspresóweczka. Wróżba wyboru, jak oczyścić swoją y, przestrzeń energetyczną. Po prostu takie podpowiedzi, króciutkie, więc, żeby nie przynudzać. Trzy grupy wyboru: pierwsza, druga i trzecia. Wybierze, wybieracie to, co Was tutaj najbardziej przyciąga. I zaraz będziemy sprawdzać jeden, dwa bądź trzy. No myślę, że już. Jedynka wybrała 46. Nowy rozdział. Otwieranie jakby nowej przestrzeni. 46. Zagan 48. Dwójka wybrała. Przestrzeń transformacji. A trujeczka. Rozprawianiem się ze wszelkiego rodzaju oszustwem po prostu. Przestrzeń Andromaliusa. Dobrze. Po kolei. Nie będę zbierała na razie. Tych energii, niech one sobie tutaj wszystkie y, będą. Jak tu jedynka ma y, oczyścić swoją y, przestrzeń energetyczną, y, podomykać tutaj wszelkie jakieś sprawy y, stare? Y, pisanie nowego rozdziału y, przede wszystkim jest taką y, energią y, tworzenia i ciężkiej pracy. Mamy tu cztery, mamy sześć. Może ciężka praca, jeżeli chodzi o ten teren rodziny, rodzinności. Również być może jakieś przestrzeni, wymiany nieruchomości, dóbr właśnie, takich nieruchomych, stałych, nowy rozdział w tej dziedzinie. Wasza taka osobista przestrzeń energetyczna, taka bardzo intymna i bardzo indywidualna, ona tutaj przede wszystkim powinna się. Dopytywać yy, o zyski i nagrody. Tu faktycznie może być tak, że ta odnowa energetyczna wymaga y, jakiegoś takiego poczucia sensu. Może Wam teraz tego brakuje, bo nie widzicie y, w tym rozpoczynaniu czy w nowym rozdziale y, tego, co ważne. Tu może paść takie pytanie: ale jaka będzie moja nagroda? A tu jest powiedziane y, to, co jest dla Ciebie ważne. Oczyszczenie przestrzeni ma być w pierwszym takim kroku ujrzenia tego, co jest ważne. Trzeba zobaczyć, co jest ważne i nie tracić z oczu tego, co jest ważne. Czyli tu mogą być jakieś zakłócenia w materialnym świecie. Jeżeli teraz odczuwasz tego typu zakłócenia, czyli finansowe. Na przykład, albo jakieś problemy rodzinne, albo rodzinno-finansowe, czy związane z miejscem zamieszkania, to masz powiedziane to jest znak to jest sygnał, że najprawdopodobniej y, tracisz połączenie ze sobą że tracisz połączenie z tym światem duchowym. I dlatego y, tu masz powiedziane y, że masz dowiedzieć się, jakie są Twoje priorytety. To jest po prostu najważniejsze, żeby właśnie nie tracić z pola widzenia tego, co jest ważne. Czyli masz powiedziane, jakie są Twoje priorytety, tak? To jest, to jest najważniejsze. Tu masz po prostu udowodnić wszechświatowi, że Ty wiesz, jakie są Te Twoje priorytety. Czyli masz robić coś, co pokaże, Pokaże, że Ty wierzysz właśnie w osiągnięcie swojego celu. I wierzysz w ostateczną nagrodę. Pytanie, czy ty wierzysz w ostateczną nagrodę? Wygląda na to, że z tym może być tutaj problem. Ostateczną nagrodę to jest tak naprawdę osiągnięcie celu, takiego właśnie priorytetowego, i z tym się wiąże napisanie jakiegoś nowego rozdziału. Z czego wynika, że tutaj stare drzwi muszą być pozamykane. A zatem to oczyszczanie przestrzeni energetycznej wymaga nie tyle rozwikłania problemów, na przykład finansowych, o ile je masz, tylko w pierwszej kolejności po prostu trzeba ustalić taki swój życiowy priorytet. Nie? I ten życiowy priorytet, on najprawdopodobniej nie jest wcale priorytetem materialnym, z czego by wynikało, że on do tej pory nie został ustalony. Zobaczymy. Czym ma być ten twój życiowy priorytet niematerialny, bo to jest powiedziane, nowy rozdział, masz pisać, żeby uzdrowić właśnie tę swoją przestrzeń energetyczną, oczyścić ją, a do tego potrzebne ci jest zrealizowanie priorytetu pozafinansowego, pozamaterialnego. Czym to ma być, ten priorytet pozafinansowy, pozamaterialny? Żeby oczyścić swoją przestrzeń energetyczną. Drzewo, energia zapuszczania korzeni, energia rzeczywiście, jeśli ona ma być pozamaterialna, to jest to energia połączenia się z przodkami, połączenia się z ziemią. Nowy rozdział, który jest, który ma być napisany poprzez ukorzenianie się, poprzez ukorzenianie się gdzieś w jakimś miejscu. Nowy rozdział, nowa Ziemia być może, może kraj przodków, może jakiś kontekst. Yy, Podróży, wyjazdu, nowy rozdział to jest ta ziemia, y, najczęściej, która jest naszą ojczyzną, bądź po prostu y, taką energią y, ukorzeniania się, czyli odzyskania nie tyle jakiejś własności i pieniędzy, ale odzyskania siebie, odzyskania poczucia własnej wartości i odzyskania y, czy ochrony swojej własności. Też może być. Z tym, że ten nowy rozdział, jeżeli on ma być pozamaterialny, to tutaj własnością jest coś innego. Tutaj jesteście, czy macie być w posiadaniu um, przede wszystkim nawiązywania więzi z człowiekiem, trwałych, silnych więzi z ludźmi. Nowy rozdział mówi że o tym, że tu um, potrzeba dużo czasu, że ten nowy rozdział będzie się długo pisał, że musicie być bardzo cierpliwi i bardzo pracowici. I tu głównie będziecie wypracowywać, czy macie to zrobić. Bardziej macie to jest bardziej w kategorii zalecenia niż, niż przepowiedni, co nastąpi. Nastąpi, o ile to zrobicie, tak? Jeżeli tutaj y, wy y, będziecie wierzyć w głęboką i prawdziwą miłość. Po prostu w głęboką, prawdziwą miłość. Wtedy macie zapowiedź spokojnej, zrównoważonej sytuacji rzeczowej. Y, a skoro tak no to być może tego brakuje. W każdym razie są jakieś powiązania karmiczne pomiędzy tobą i kimś jeszcze. Powiązania rodzinne, bo tu przede wszystkim są pokazane w tym nowym rozdziale relacje z rodziną i z przyjaciółmi właśnie z koniecznością takiego ukorzenienia się. Więc widać właśnie, że ten przestrzeń uzdrowienia energetycznego Możesz zdobyć poprzez połączenie się właśnie z przodkami, z korzeniami swoimi, bądź po prostu musisz budować na nowo jakieś przyjaźnie albo postawić na poprawę stosunków rodzinnych. To jest ten nowy rozdział. Co jeszcze? Pokazują się zdrowe nawyki żywieniowe, pokazuje się wegetarianizm, pokazuje się rejki bądź praca z energią. A zatem właśnie ta praca z energią czy rejki może też tutaj uzdrowić Twoją przestrzeń energetyczną. Bądź chociaż jakiś wyjazd medytacyjny w takie wyludnione, spokojne miejsce na tu i teraz. A dwójka, co tutaj dwójka? Dwójka jak może uzdrowić swoją przestrzeń energetyczną? Zagan 48, transformacja. To zaraz sprawdzę, jak ja wyczuwam tę kartę. Tu mamy kartę transformacji i kartę ofiary. Musicie koniecznie tę przestrzeń swoją przetransformować, ale poprzez y, jakąś jednak y, zapłatę, złożenie jakiejś ofiary. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby poświęcić jakieś zwierzę i upuścić krwi, y, ta transformacja po prostu pokazana jest w wymiarze pewnego poświęcenia: że tu po prostu bez tego poświęcenia czasu, energii. Takiego zdyscyplinowania się. Tutaj się po prostu ani nic nie osiągnie, ani się nie oczyścimy. Zresztą tu sporo jest bałaganu w tej karcie. Widać, że tu trzeba posprzątać. Czwórka sprząta, ósemka w tej energii ojcowskiej, energii żniw. Tych żniw się domaga i mówi, że trzeba być tutaj mocno zaangażowanym w tę przemianę, ponieważ nic bez nas o nas, nie? No o tym trzeba tutaj. Wiedzieć. Przede wszystkim trzeba określić intencję. Więc jeżeli na przykład chciałbyś chciałabyś swoją przestrzeń energetyczną y, oczyścić y, poprzez y, wejście w wymiar ducha, to tu y, najważniejsza jest intencja. Trzeba określić intencję. Nie wolno tutaj nikogo krzywdzić, nie wolno wyrażać takiej intencji, która by właśnie kogoś na stosie się składała. Że, na przykład, tobie ma być lepiej, ale kosztem kogoś innego, albo tobie ma być lepiej, ale to wymaga na przykład zemsty czy brania odwetu. Nie, nie wolno tego robić. Intencja musi być czysta i wtedy dostajesz to, o co prosisz. Jak na tu i teraz tę przestrzeń energii yy, oczyścić? Właśnie poprzez yy, prośbę. Prośbę, czyli najpierw yy, masz tutaj yy, poprosić. Tu jest powiedziane jasno. Twoja transformacja, ona dokonuje się w sposób bardzo prosty. Wystarczy poprosić. Dlatego, że tutaj masz wskazanie, że już wkroczyłeś, czy wkroczyłaś, to już się stało. W taki czas, w taki okres, w którym właśnie bardzo łatwo jest dostać to, o co prosisz. Ty możesz bardzo łatwo dostać to, czego chcesz. Natomiast yy, właśnie yy, chodzi o, o, o sformułowanie tej intencji, określenie tej intencji. Co masz zrobić? Dzisiaj już to możesz nawet zrobić. Zapisać sobie intencję, która odzwierciedla Twoje autentyczne ja. To ma być Twoja autentyczność. I y, umieścić tę intencję w, w miejscu, w którym y, będziesz ją cały czas widzieć, patrzeć na nią, tak? W takim widocznym miejscu. Czy to wystarczy? Y, na ten moment tak. Natomiast podeprzeć tę intencję właśnie jeszcze modlitwą i prośbą, żeby ta, w tej intencji się pomódl, po prostu masz się w tej intencji pomodlić, poprosić, bo jesteś w wyjątkowym takim czasie, kiedy łatwo dostać to, o co prosisz. I ta Twoja transformacja przede wszystkim ma być wiesz czym? Wiarą, że jeżeli określisz tę intencję autentycznie, to, to dostaniesz. Tylko właśnie o to chodzi, że intencja ma odzwierciedlać twoje autentyczne ja, to kim ty naprawdę jesteś. No to zobaczymy, jak tę intencję określić, żeby ona była jak najczystsza określała twoje autentyczne ja. Poproszę. Dziewiętnastka, czyli energia wieży, mówi o takiej właśnie przestrzeni, która tutaj nawiązuje do troszkę podobnie jak miały jedynki, do początków, ale może niekoniecznie początków, do takiego transformowania, czyli wznoszenia się coraz wyżej, bo tutaj chodzi o ambicje. Twoja intencja niejako ma być powiązana z wysokimi życiowymi ambicjami. Bo tu o to chodzi. Ta wieża mówi o zaliczanych kolejnych levelach, piętrach, wyżej, wyżej i wyżej, prawda? Wchodzimy na sam szczyt. Więc ta intencja, masz się właśnie nie ograniczać w, tych inten, w tej intencji, nie masz się ograniczyć do tego pierwszego piętra czy drugiego, tylko masz mierzyć wysoko. Masz mierzyć wysoko. Nie ograniczać się, czyli ta intencja ma być y, czymś. Y, co być może wydaje ci się y, niemożliwe, by to zdobyć, by stworzyć taką rzeczywistość. Prawdopodobnie tak jest, więc właśnie masz się nie ograniczać, nie ograniczać się, dostroić się do tej intencji, a, a najłatwiej jest się dostroić poprzez y, zwyczajnie dbałość o siebie, okazywanie sobie miłości. Ta księżniczka zamknęła się w wieży, bo ona często po prostu jest niekochana, a niekochana jest dlatego, bo sama sobie tej miłości nie okazała. Więc yy, tutaj trzeba zrozumieć, że każde działanie, które my wykonujemy, yy, wszechświat nam jakby oddaje z powrotem w działaniach innych ludzi. Często ludzie mają pretensje, że właśnie dostają takie niedobre rzeczy, albo takich niedobrych ludzi im ten wszechświat postawił na drodze. A tu jest powiedziane: No ale zaraz, zaraz, yy, kochanie, przecież wszechświat ci oddaje to, co ty tym ludziom dałeś, tak? Niekoniecznie ty, tym osobom, bo na przykład Ty człowiekowi X dajesz miłość, a otrzymujesz nienawiść, ale jakiemuś innemu człowiekowi dałeś może nie do końca dobre. Dobre energie i dlatego to przyszło pod inną postacią, bo to nie jest tak, że dokładnie od tej samej osoby otrzymujesz to samo, nie? Nie. Co warto zrobić w najbliższym czasie? Nawet już dzisiaj możesz właśnie stworzyć taką listę rzeczy, które yy, chcesz yy, po prostu zrobić dla siebie z miłością i z miłości do siebie. I chodzi o to, żeby właśnie się nie ograniczać, że ta lista rzeczy, które tak naprawdę mają być okazaniem sobie miłości i hojności, ona powinna być właśnie bez ograniczeń robiona, żebyście się mentalnie przygotowali na to, że jest wszystko możliwe, bo tu jest ważne w tej transformacji jest takie mentalne właśnie przygotowanie, że nie ma ograniczeń, by być na tym szczycie. Nie ma i tym szczytem jest jakaś taka wysoka ambicja, nie? W tych wysokich ambicjach co tutaj może być? Yy, może po prostu chodzić o, o to, żeby yy, być kimś ważnym w życiu, zauważalnym. Jest taka właśnie druga odsłona tej energii transformacyjnej, że owszem, coś trzeba poświęcić. Ale tak naprawdę to nie jest wcale jakieś wielkie poświęcenie. Poświęcenie to ma być tutaj po prostu ochroną samego siebie. Wy musicie się ochronić. Więc coś być może trzeba będzie poświęcić. Natomiast ważne jest tu, żeby właśnie sięgać jak najwyżej, żeby być tu osobą ambitną. Co jeszcze można poświęcić? Może być tu pokazana jakaś bitwa, batalia, na przykład sądowa, bo często mamy tutaj energię prawne, sądowe, zaznaczające jakąś pozycję czy wysokie sfery. To tu jest powiedziane, trzeba będzie poświęcić po prostu nieautentyczność. Arogancję, swoją zarozumiałość, traktowanie kogoś z góry, po to, żeby właśnie w, tym swoim, w tej swojej autentyczności dostać to, czego tak naprawdę chce. Tu trzeba sięgać do wyższych poziomów świadomości. Ta transformacja tego wymaga. Żeby oczyścić swoją przestrzeń energetyczną, musicie mieć, kochani, solidne uziemienie, z czego wynika, że nie macie. Jak nie ma solidnego uziemienia, to nie ma y, też y, takiej perspektywy widzenia świata, również tego materialnego. Także y, zaczyna się wszystko od dobrych intencji, y, od tego, żeby w siebie uwierzyć i żeby uzdrawiać ego. I ja bym powiedziała, że to będzie najważniejsze. Że najwięcej, co możecie poświęcić, to własne ego, ego musi, bo tu chodzi o to, żeby odzyskać autentyczność poświęć swoje ego tak jak ten tutaj baranek, który poszedł na rzeź nie? to jest taka metaforyka oczywiście że tu nie ma y, po prostu miejsca na kłamstwa nie ma miejsca na y, też takie odosobnienie takie bycie poza grupą ludzi tu trzeba naprawdę pracować nad tym, żeby się przewracać przywr światu, o ile jesteście w odosobnieniu i cały czas trzeba wychodzić właśnie z tego, co cię najbardziej ogranicza, yy, dusi, i to jest podłoże egoistyczne, to jest po prostu własny egoizm. Ja wiem, że to bardzo trudno przyjąć. Naj, najgorsze, co człowiek może usłyszeć, ja to już po prostu w, wiem od dawna, bo robię tych czytań sporo. Tego ludzie nie chcą słyszeć. To jest najgorsze, co mogę usłyszeć. Nie to, że coś ktoś zrobił źle albo że na przykład nie ma nadziei na coś, bo, bo tamto czy o owamto, tylko że właśnie no, jesteś egoistą albo egocentrykiem, zapatrzonym w siebie, masz takie albo cokolwiek, robisz nawet coś dobrego. Dla kogoś to ma to podłoże egoistyczne, i ta transformacja tutaj jest powiedzia powiedziana, że yy, w dwóch kierunkach ma iść: w stworzeniu sobie takich yy, granic, yy, czyli takiego zdrowego egoizmu, zdrowego ego, yy, nieprzekłamanego. Tu yy, ten autentyzm musi jednak wziąć górę, dosłownie górę. I masz się nie ograniczać w tych intencjach, które mogą spowodować, że ty yy, tak naprawdę na każdym poziomie możesz swoje życie poprawić, nie? Wznieść się tu dużo, dużo, dużo więcej, ale nie możesz się też blokować w jakichś sytuacjach. Nie możesz mówić, że na przykład yy, nie uchylisz się od czegoś, albo yy, nie poddasz yy, się, że Musisz koniecznie wygrać, musisz postawić na swoim. Nie, nie możesz tutaj tak postępować. Tu jest powiedziane, jeżeli chcesz być wysoko, to będziesz tym wyżej i mniej będzie właśnie tego egoizmu, czyli też takiej energii, że zwycięzca bierze wszystko. Nie, zwycięzca nie musi brać wszystkiego. Może wziąć tylko połowę, może wziąć jedną trzecią, a czasami zostaje bez niczego, a i tak naprawdę zwycięża. Więc taką tutaj masz energię oczyszczania przestrzeni, z tej swojej przestrzeni, no czyli energetycznej, bo o to, tym to, to, to mówimy, poprzez właśnie głębokie takie... Transformację, pokonywanie tej swojej takiej niemożności, ale wszystko ma swoje źródło, to co, to co najgorsze, tak naprawdę, w ego. Ego też ciągle podpowiada i sabotuje. Nie możesz, nie zrobisz, yy, yy, musisz się podporządkować, albo wręcz przeciwnie, Twoje musi być na wierzchu, prawda? Czyli ten teren do rozpoznania. I trujeczka. Andromalus 72. Tutaj jest taka energia podstępu, oszustwa, jakiegoś takiego czegoś niefajnego. Nie Taki przynajmniej jest jakby punkt wyjścia do rozważań, czyli trzeba będzie tutaj oczyścić tę swoją przestrzeń energetyczną. Najprawdopodobniej właśnie z, z jakichś takich nieciekawych yy, energii, yy, które. No, widać, ani nie są prawdomówne, ani nie wyrażają wdzięczności. Są takie bardziej właśnie niszczące niż budujące. Zresztą samo pytanie, prawda, jak oczyścić? No, to zawiera w sobie taką pewną wątpliwość, czy rzeczywiście ta Twoja przestrzeń jest czysta, nie? skoro oczyszczać trzeba. No, i akurat widocznie grupa trójek, która tutaj dzisiaj trafiła. Na ten kanał ma to usłyszeć, a co ma usłyszeć, że yy, tu przede wszystkim trzeba by przyjrzeć się takiej energii relacyjnej, to z całą pewnością, ta dwójka tu w tle, kołacze, ale jednocześnie, jaka jest jakość właśnie yy, tych relacji, relacje i jakość tych relacji. Tu mamy taką filozofię relacji, 72, filozofia relacji, czyli Jaka jest jakość moich relacji z ludźmi? Czy udało się Tobie dostosować swoje życie do swojej duszy, do potrzeb swojej duszy? Bo to jest taka prośba do Ciebie, żeby dostosować właśnie swoje życie w sposób, który autentycznie tę Twoją duszę odzwierciedla. I te pragnienia, które Masz, one są być może prostsze niż życie, które prowadzisz. Życie może być bardzo trudne, a pragnienia mogą być bardzo proste. I to, co trzeba tutaj zrobić, to popraw, poprawić jakość swoich relacji, a nie ich ilość. Nie chodzi o ilość, o takie rozbuchanie, o kontakty towarzyskie z tym, z tamtym, i z tą, i z tamtą, i tu, i Facebooki, i srakie takie owakie. Dużo tych ludzi, taka kotłowanina, on tu już ma dość, on krzyczy: help, pomóżcie mi, nie. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Jakość relacji. Możesz mieć jedną relację, możesz mieć dwie relacje. Jakąś relację, nie wiem, małżeńską, przyjacielską. Co zrobić? Poprawić jakość jakiejś twojej ważnej, życzowej relacji. Nie chodzi o ilość, tylko właśnie jakość. Tego domaga się tutaj twoja autentyczna jaźń. I tak możesz od, yy, oczyścić swoją przestrzeń yy, energetyczną. Może naprawić jakąś relację, tak? Oczyścić, czyli poprawić jakość jakiejś relacji. To zobaczymy jakiej i wtedy będziemy wiedzieć. No może nie wszystko, ale z całą pewnością dużo więcej. W jaki sposób albo jaką relację ma oczyścić yy, trujeczka? Bo chodzi, no ale z czego? Z jakichś właśnie oszustw, kłam, mijania się z prawdą, nie? Trzeba to oczyścić, bo widocznie ta relacja jakaś jest bardzo, bardzo ważna. Poprawić jakość tej relacji. No to zobaczmy, o co chodzi. No, tu za dużo ułudy za dużo złudzeń. Z tego by wynikało, że w jakiejś relacji, a może relacjach jednej, kilku, Hmm, czegoś nie widzicie, bo księżyc właśnie nie pokazuje prawdy, nie? Więc tu trzeba by to odkryć yy, odkryć coś po prostu odkryć, jak odkryć najlepiej. No, żeby poprawić jakość relacji, to komunikacja to trzeba po prostu rozmawiać, bo bez tego się jakości yy, ważnej, zwłaszcza relacji nie poprawi. Tu coś może wyjść na światło dzienne. Najaw, coś, jakiś sekret, coś poukrywanego, jakieś takie właśnie ukryte sprawy mogą powychodzić. I prawdopodobnie yy, tutaj yy, chodzi o to, żeby nie, nie wchodzić na ten taki grząski grunt albo uciekać z tego bagna. Dlaczego? Co tu może być bagnem? No takie zwykłe uwodzenie i zwodzenie. Jeżeli ktoś cię zwodzi, uwodzi. Bo to może być coś takiego, taka energia poszukiwania takich też Twoich względów, nie? Twojej dobrej woli. To widać, że tutaj po prostu za duży jest jakiś wpływ emocji. Jak poprawić jakoś relację? Pierwsza rzecz, no na pewno komunikacja. Dwa, yy, mieć, mieć właśnie baczenie na takie te energie uwodząco-zwodzące. I kolejna rzecz, totalnie tu nie może być emocji, tu musi być po prostu zdroworozsądkowo wszystko przeprowadzone, dlatego że tu za duże są huśtawki nastrojów i taki wpływ emocji, nie? Ten człowiek też już tak aż po prostu się rozrywa wewnętrznie, dlatego że tu jest za dużo takiego nastroju, wpływu właśnie yy, emocji. Taka energia, nawet niekoniecznie empatyczna, bardziej taka przewrażliwiona i bardziej właśnie taka humorzasta. Nie za dużo tu jest jakichś takich humorków i kaprysów. Więc, żeby tutaj y, poprawić relację, to trzeba iść w kierunku, no tak jak zostało tu pokazane, duchowym, mistycznym, parapsychicznym czy psychologicznym, y, szczerym, empatycznym, wrażliwym. Y, natomiast. Y, Uciekamy od takich energii bardzo, bardzo emocjonalnych. Bardzo emocjonalnych, nie? Jeżeli masz już takiego partnera, który tak teatralnie cię rozgrywa, to znaczy, że wiesz, na przykład randkujecie, a ty nie jesteś pewna, co z tego być może, zwłaszcza gdyby to był nowy romans, no to widać, że tu trzeba zmierzyć się z oszustwem, to jest jakaś ułuda, że na przykład jest chemia, można powiedzieć, dość silne przyciąganie. Ale to jest uwodzenie, to jest energia takich pokus, energia czegoś, co. że wy czegoś tu nie widzicie, nie dostrzegacie niebezpieczeństwa, nie? Gdyby nie to, bo tu mogą być jeszcze inne rzeczy, jak oczyścić swoją y, przestrzeń energetyczną, y, wiele rzeczy tutaj trzeba robić, y, zmierzyć się właśnie z, z, z brakiem autentyczności wszystkiego. Natomiast skupić się w wizualizacjach, ale takich szczerych, tak, żeby wizualizować, tworzyć sobie swój cel, taki, czyli to, czego byście chcieli. Być może wykorzystać wyobraźnię i kreatywność, którą masz, bo tutaj mamy artystów często, mamy energię bardzo takie, Wyobrażeniowe, kreatywne, artystyczne, które mają dobrą intuicję, może trzeba właśnie posłuchać swojej intuicji. Może trzeba też pokazać się, pochwalić się tym, co masz, żeby z kolei tę uwagę czyjąś przyciągnąć. Też tu można wiele dobrego zrobić. Natomiast skoro w tle mamy właśnie taką energię pewnej ułudy i tu mamy potwierdzenie tej ułudy, to mm, brakuje po prostu posłuchania samego siebie. Czyli słyszysz jakieś echa, ale nie słyszysz siebie. Co to znaczy, że nie słyszysz siebie? Że nie słuchasz tego wewnętrznego głosu. Intuicję każdy posiada. To nie ma tak, że ktoś ma złą czy dobrą intuicję. Raczej jest inaczej, że ktoś tej intuicji nie słucha, a ktoś inny jej słucha. I tyle nie. Więc tu trzeba po prostu słuchać tej intuicji, pracować nad intuicją, wciąż yy, yy, ćwiczyć tę swoją yy, wyobraźnię, wizualizować. Po, pomocne mogą tu być takie ćwiczenia wizualizacyjne, yy, medytacyjne. Czasami, terapia kolorami też tutaj yy, przychodzi, yy, jako coś takiego, jako, jako taka praktyka yy, duchowa. Techniki oddychania trzeba by tu praktykować, medytacje chodzone, jogę, tai chi też się tutaj poleca. Generalnie dwójka ma tu powiedziane za mało wiesz na temat swoich paranormalnych umiejętności. Może nawet i, i trenujesz tę jogę, ale tak naprawdę nie wiesz, jeszcze nie rozpoznałaś, nie rozpoznałeś tych swoich umiejętności, które... Przyciągnęłyby do Twojego życia to, czego Ty potrzebujesz, bo zwykle tutaj przyciągamy do swojego życia to czego, nie, to, czego my nie chcemy, a nie czego potrzebujemy. Widać, że tu mamy taką sytuację odpływów i przypływów, tak jakby yy, za dużo było właśnie tej huśtawki nastrojów. Taka. Być może tu są jakieś, jakieś kobiety w menopauzie albo jakieś takie inne energie które po prostu mówią, ja już momentami to mam dość, nie? Więc ta przestrzeń tutaj do oczyszczenia poprzez wiele różnych technik, które Wam wymieniłam, prawda? Joga i tej chi i właśnie techniki oddychania, głęboka medytacja. To wszystko się w tej karcie Księżyca zawiera. Gdzieś tu może przyjść... Z pomocą, właśnie, żebyście wy potrafili yy, poprawić jakość tych swoich yy, relacji. One muszą być oczywiście uczciwe, tutaj nie ma wątpliwości, że tu nie wolno nikogo uwodzić, obiecywać, a później nie dotrzymywać słowa, tylko w sposób taki bardzo spokojny yy, ze sobą rozmawiać i, i wyjaśniać, bo tu trzeba odkrywać sekrety, które mamy. Przed drugim człowiekiem mamy jakieś sekrety, albo ten człowiek tu coś ukrywa, prawda? Więc to trzeba tutaj odkryć. Mamy wiele takich, właśnie tutaj punktów zaczepienia, takich przestrzeni dostrajania się do tej czystej energii. To tutaj widać, nie? Więc na koniec, tylko już tak podsumowując, ta energia księżycowa, która ma Wam pomóc w, w Takim kreatywnym połączeniu się, bo tu mamy kreatywność, w kreatywnym połączeniu się z drugim człowiekiem. Ma być jakościowo dobra, i ma być inwestycją na całe życie, bo tak zostało to pokazane. Nie wiem tylko, czy wam przy tej energii tła będzie się to podobało, bo to jest inwestycja na całe życie. Że wy z jakąś osobą już jesteście na całe życie związani. No to różnie, to wiecie, to mogą być związki małżeńskie, przyjacielskie, jakieś tam inne, czy parę kochanków, tak. Jest tu związanie na całe życie. I, yy, i poprawa jakości tej relacji jest ważna, yy, dlatego, że od tego jakby zależy też Twój dobrostan w kolejnych latach Twojego życia, bo jesteście tu takimi na naczyniami połączonymi z kimś. Więc tak jak będzie Tobie, tak będzie tej osobie, tak będzie tej osobie, jak będzie Tobie. Pewnych rzeczy nie widzisz, bo w Księżycu nie widzimy tego. I tu właśnie mas, masz powiedziane, żebyś yy, zainwestował całego siebie, czy siebie samą właśnie yy, w tę relację, tak? Ale tak w stu procentach. Jeśli dasz, oddasz tutaj siebie niejako, to yy, no ten makrokosmos, on tutaj ten wysiłek odzwierciedli, czyli nie będzie już tego przekłamania, będzie coś tu bardziej sz takiego szczerego, Gdyby chodziło też o teren pracy, obowiązków, to podobnie. Cały czas tu chodzi o te interakcje międzyludzkie, nie? żeby poczuć obecność siły wyższej. A ta siła wyższa, ona tutaj chce to uzdrowić. Ten księżyc mówi, ja chcę to uzdrowić. Jak to możesz potraktować? Uzdrawianie tych relacji? Jak twórczość? Jak twórczość, żeby potraktować y, tę czynność uzdrawiania tak, jakby to był element tworzenia jakiejś takiej większej wizji, nie? Twojej rzeczywistości. I w tej rzeczywistości jest miejsce właśnie dla jakiegoś tutaj człowieka, bo tu mamy jak najbardziej interakcje międzyludzkie, i one są takie już wyzute z oszustw. One się opierają na prawdziwej empatii i na, y, i na takich twórczych aspektach. Może też jakiejś wspólnoty artystycznej, nie? Też tego bym tutaj nie wykluczała. Także takie energie macie, ko kochani, żeby zaangażować się całym sobą w 100% w uzdrawianie mm, związku, bo tu chodzi o jakość, a nie o ilość. Może też być tak, że na przykład komuś poświęcacie mało czasu, bo jesteście bardzo, bardzo zapracowani, albo ktoś, to tu jest powiedziane, ale to nie jest takie istotne. Najważniejsze jest jakość tego czasu spędzanego ze sobą, ani ilość czy częstotliwość tych spotkań, jakiś tam na przykład czy randek. Nie? ważna jest jakość, ani ilość. Tu idziemy w jakość. No i tyle. Tak tu macie powiedziane, miało być szybko. No i prawie było, bo tu mamy ponad pół godziny. Trzymajcie się. Poproszę o komentarze. Jak zawsze mile widziane. Jeżeli nie wiecie, co napisać, to napiszcie coś bardzo, bardzo prostego. Inspiracja pochodzi od siły wyższej. Pa! pa.